panie trenerze, zaczynamy teraz rundę rewanżową z Bytowią Bytów. Jak przygotowania? No, cieszymy się przede wszystkim z tego, że udało się ostatnie dwa mecze wygrać, ten pucharowy i ten w Poznaniu, także nastroje są dobre. Nie traktujemy tego jako rozpoczęcie nowej rundy, tylko bardziej jako ciągłość, bo jednak tej przerwy nie będzie teraz tak jak między rundami, także przygotowujemy się jak do każdego meczu w pełnym mikrocyklu, tym razem tygodniowym, co mnie też cieszy, bo ostatnie 5 meczów graliśmy co 3 dni, także to się wszystko bardzo mocno nałożyło. Teraz mamy taki typowy tygodniowy mikrocykl, także mam nadzieję, że dobrze w zdrowiu przygotowujemy się do meczu z Bytowią. A jak wygląda sytuacja Gutka? Jak jego zdrowie? No to jest temat złożony. Gutek jest po zabiegu. Myślę, że to jest kwestia rehabilitacji, gdzieś koło 3 miesięcy przerwy, także ta kontuzja jest dosyć poważna. No, liczymy oczywiście bardzo na niego, na to, że ta rehabilitacja przebiegnie w sposób właściwy i dołączy do nas już w okresie przygotowawczym przed tą nową rundą w nowym roku. No ale tak jak mówimy, to jest jakby praca na żywym organizmie, zobaczymy jak to się wszystko będzie goiło. Gutek jest ważną częścią naszego zespołu, także wszyscy trzymamy kciuki za to, żeby jak najszybciej doszedł do zdrowia. Panie trenerze, jak to jest? Graliście ostatnio często, były małe przerwy między rozgrywkami, gdzie teoretycznie powinniście być bardziej zmęczeni i wyniki powinny być troszeczkę inne niż są. Jak to wygląda? Nie, no to oczywiście my mamy dosyć szeroką kadrę i rotujemy na tyle, ile się da. Widzieli Państwo, że w Pucharze grała inna jedenastka, teraz z Wartą jeszcze inaczej to złożyliśmy, także no generalnie obserwujemy piłkarzy, jak reagują na te obciążenia, jakie są w formie fizycznej, badamy ich na co dzień, także są pod ciągłym monitoringiem i stąd takie, a nie inne zestawienia. To jest piłka, no każdy się przygotowuje do meczu z nami również, także to, że te mecze ostatnio wygraliśmy, to tylko cieszy, natomiast tutaj nie przywiązywałbym akurat wagi do tego, że to było akurat co 3 dni czy co tydzień, tak to się ułożyło. My jako sztab szkoleniowy musimy te obciążenia i wybory takie dokonywać, żeby ten zespół optymalnie prezentował się w lidze. Wyglądało to ostatnio nieźle, mam nadzieję, że podtrzymamy tą pasję. Jak wygląda podróż powrotna z Poznania? Wesoło było? Tak, cieszyliśmy się z 3 punktów, bo wiadomo, potrzebujemy tych punktów bardzo i cieszyliśmy się, że zdobyliśmy 3. Prowadziliśmy jakby grę, chcieliśmy zdobywać bramki. Niestety przeciwnik też był dobrze przygotowany na to, że gdzieś tam cofnął się do defensywy, ale 2 ładne akcje składne. I wyszliśmy na prowadzenie. No, podróż minęła bardzo przyjemnie, wiadomo, dużo lepiej wraca się do domu po wygranym meczu, szczególnie kiedy no, jedzie się parę godzin. Jak nastawienie przed meczem z Bytowią? Na pewno pozytywne. No, jesteśmy po 2 zwycięstwach w Pucharze i w Lidze teraz. Jest ochota do pracy, jest jakby taka werwa, by te mecze do końca sezonu jeszcze zwyciężać, bo tego potrzebujemy. Potrzebujemy zwyciężać w każdym meczu i mam nadzieję, że wszystko będzie teraz szło w dobrym kierunku. Czekamy też na losowanie pucharu, na pewno fajna przygoda przed nami i cieszę się, że też będziemy grać ten mecz. Dzisiaj pierwszy dzień przygotowań, za nami trening dosyć intensywny. Ale wiadomo, to jest początek tygodnia, więc trzeba przyłożyć, że tak powiem, żeby potem była siła na koniec, na mecz. A jak to jest z waszej strony, ze strony zawodników, że macie taką presję, krótkie, że tak powiem, odstępy między meczami? No i są lepsze wyniki niż na przykład jak macie taki dłuższy odstęp międzymeczowy, na przykład tam tydzień czasu? Wiadomo, że ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że ja bardzo lubię grać co 3 dni.
Lubię ten taki natłok meczów, bo po to człowiek trenuje całe życie, żeby grać mecze, więc jak się długo czeka na to spotkanie, to jest inne też podejście, więc mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, jakby motywuje do jeszcze cięższej pracy i jeszcze bardziej musisz się skupić na wszystkich aspektach, takich jak regeneracja i dieta i odpowiedni sen, więc no ja to lubię tak w skrócie.